Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zobaczymy partię Kasparow-Tora, graną w Moskwie w 1981 roku. To był turniej strefowy mistrza świata, międzystrefowy raczej, który Kasparow wygrał i ruszył do boju o mistrzostwo świata z Karpowem. Tam po drodze miał różne perypetie. Walkowerem przegrał mecz z Korcznojem. Potem Rosjanie poszli do Kanossy, czyli jak to się ładnie mówi, w worku pokutnym, zapłacili karę. Przeprosili Fidę i Korcznoja. Kasparow włączył się do gry i walczył, walczył, walczył. Kasparow gra białymi. Jego przeciwnikiem jest filipiński arcymistrz, taki dosyć solidny, Eugenio Tora. Tak mniej więcej na poziomie naszego czołowego wtedy arcymistrza Włodzimierza Szmita, zbliżony poziom reprezentowania. D4, skoczek F6, C4, E6, skoczek C3, skoczek F3, skoczek C3, goniec E7, mamy czysty gambit hetmański, nieprzyjęty, goniec G5, roszada, E3 i H6. I teraz decyzja, co dalej. Gdzie odejść gońcem? Czy bić na F6, czy nie? Goniec H4, B6. Czarne chcą grać system Makagonowa-Bondarewskiego. Białe chcą przejść do struktury karosbackiej, wymienić piony na D5. Jednakże po natychmiastowej wymianie pionów goniec mógłby przyjść białopolowy czarnych na E6. Na E6 goniec stoi lepiej. Na B7 stoi trochę gorzej. Przy wiszących pionach, które powstają, goniec na E6, hetman na B6. Takie jest optymalne ustawienie figur czarnych. A to Kasparow czeka, aż goniec wyjdzie na B7. Goniec B7 i dopiero teraz przeprowadza do struktury karosbackiej. Goniec bije F6, goniec bije F6, pion bije F6, ED5. Dopiero teraz na czarny i tak prędzej czy później musi zagrać C5, żeby rozegrać gońca. Goniec na B7 stoi troszkę gorzej. Roszada. C5. No czarne doszły do C5. Alternatywą jest w tej pozycji zostawienie piona na C6. Pion C6 jest słaby. Goniec jest pasywny, ale w pozycji czarnych nie ma takich widocznych słabości. Poza pion jest broniony, najsłabszy jest przez tego złego gońca, ale słabość jest wtedy, kiedy można ją wykorzystać. A trudno jest ugryźć pionka C6. Postawimy wieżę, czarne postawią wieżę na C8 i nic nie widać. Po C5 gra ma forsowny charakter. DC5. Czarne powinny zbić pionem, zachować czarnopolowego gońca. Jest taka zasada, że przy wiszących pionach D5 i C5 im więcej lekkich figur, tym łatwiej bronić pionów, tym trudniej ciężkimi figurami atakować. To nie jest taka czysta pozycja z wiszącymi pionami, ponieważ biały pion z B2 przeszedł na C3, więc to jest troszeczkę inna pozycja. Wieża B1. Teraz widzimy, że goniec na E6 byłby broniony, broniłby piona, nie zasłaniałby linii B. Czarne mają trudny wybór. Jak ustawić swoje figury, żeby było dobrze? Hetman E7. Hetman B3. Biały będzie atakował raz pionka C5, raz pionka D5, prowokując do pchnięcia pionka na C4, co zrobi trwałą słabość. Goniec C6. Hetman A3. Teraz białe wykorzystują związanie, napadają na pionka C. Wieża C8. Skoczek D4, mała sztuczka taktyczna. Oczywiście skoczka nie może
C5 bićbo jest związany zasłania hetmana. Wieża C7. Skoczek na B3. Teraz białe nacisnęły na pionka C5. Nimcowicz nazywał to lawirowaniem przeciwko słabościom. Białe chcą spowodować, żeby czarne tak ustawiły figury, żeby jedna przeszkadzała drugiej. Skoczek D7. Wieża FD1. Teraz nacisk na pionka D. Skoczek B6. Goniec F3. Goniec B7. Skoczek A5. Jak zbijemy gońca, bo który broni punktu D5, będzie słaby punkt D5. Wieża D8. Skoczek bije B7, wieża bije B7. Teraz mamy pozycję, w której goniec jest nieco lepszy od skoczka, ponieważ skoczek nie ma punktu oparcia w centrum. Do wygranej droga daleka. Trzeba uaktywnić gońca. H3. Na razie Kasparow robi sobie lufcik, żeby nie mieć słabości pierwszej linii, że mógł zawsze z tej linii odejść ciężkimi figurami. Wieża BD7, wieża B5. I znowu lawirowanie przeciwko słabościom. Nacisk na pionka C7. Wiadomo, że na tym poziomie czarne nie podstawią pionka, ale muszą zdeplasować figury. Nacisk na pionka D5, który jest 3 razy atakowany. CD7. A4. No, gonimy skoczka z dobrej pozycji. I teraz czarne nie wytrzymały. Nie wytrzymały nacisku białych. Postanowiły uprościć pozycję. D4. ED4. CD4. A5. Skoczek C8. Bez pionków CD4. Wieża bije D4. Bez pionków A byłaby remis. Mało tego, no hetman ze skoczkiem mogły coś kombinować przeciwko gońcowi. Obecność pionków A powoduje, że koniś ma krótkie nóżki, on nie nadąża bronić piona i grać na drugim skrzydle. W dodatku koniś nie ma punktów oparcia w centrum. On tu nie stanie. Gdyby był pion na E5 i stałby na D4, stałby świetnie. Wieża D4, wieża bije D4. Pozycja czarnych jest trudna. Z niczego zrobiła się trudna. Tak niezauważalnie dla Tore zrobiła się trudna. I teraz bardzo dobrą kontynuacją było wieża B8, bo wieża hetman B7, nie można wymieniać hetmanów. Hetman C1, hetman obronił skoczka, G3, profilaktyczne posunięcie. Wieża bije C8, goniec G2, wieża C8 i z figurą więcej białe mają szansę wygrać. Kasparow z figurą więcej grał bardzo dobrze. Wybrał inną drogę do wygranej, hetman C3. Napad na skoczka wzdłuż linii. I walka nie była długa. Wieża D8. Wieża wpada na siódmą linię, atakuje punkt F7, który przypadkiem jest biały, tak jak goniec. G7, na który strzela hetman. Pionka broni. Hetman D6. Wieża C7. Teraz koniś jest zagrożony. Koniś musi odejść. I po wzięciu pionka A partia jest rozstrzygnięta. Pion A dochodzi. Nastąpiło jeszcze kilka posunięć. Już nawet i takie kilka. Skoczek G6. Hetman C7. Grozi mat przez F7. G7, co powoduje, że po wymianie hetmanów nie widać, w jaki sposób wieża może powstrzymać pionka, a skoczek w ogóle się nie włączy. Wieża na D5 nie idzie, jak idzie na dwójkę. Pion naprzód. Pion naprzód i trzeba oddać wieżę tam w narożniku.
tej beznadziejnej pozycji czarne zagrały hetman F6. I proszę bardzo, kto znajdzie posunięcie Kasparowa? Zagraj jak Kasparow. Kasparow daje na to zadanie 10 sekund. Kasparow zabił wieżę i tole się poddał, ponieważ wymiana i nie widać, w jaki sposób skoczek może powstrzymać piona. Nawet gdyby go powstrzymał, to i tak końcówka jest kompletnie wygrana, bo tu będzie musiał stać skoczek lub czarny król, a na drugim stać przed pionem, a na drugim skrzydle goniec z królem skasują wszystkie czarne pionki i doprowadzą swoje do pola przemiany. To partia młodego Kasparowa, który swojego przeciwnika przekombinował w grze środkowej. Jednakowoż po debiucie postawił czarnym problemy i te problemy miały decydujące znaczenie. Dziękuję wszystkim za uwagę.